nie miałem żadnego zapytania. Jest z nami Morela, dzień dobry. Witam. Ciężkie zadanie jutro, bo po pierwsze chyba to będzie pierwsza walka turnieju i z Japą od razu, który tutaj już się pokazał dość dobrze. No tak, to jest walka, to jest sport, tutaj to są kilogramy, to może być jeden cios i może być w pierwsze sekundy może być zakończona walka. To jest waga ciężka, to nie jest tak, że on jest jakimś tam dobrym przeciwnikiem czy coś. Jest chłopak dobry, tak, ale no tutaj mówię, to jest waga ciężka. To jest, może być, pierwsze sekundy mogą się skończyć, może ta walka. To nie jest tak. No chłopak tak, walczył, ja widziałem to, że walczył, no ale no mówię, no to jest waga ciężka. Nie? Jak trafiłeś w ogóle do Gromdy? Ogólnie mieszkam w Anglii, no i uprawiam sporty walki, tam trenuję boks, no i chciałem się sprawdzić tutaj w Polsce w Grondzie, no i napisałem zapytanie do Grondy i odpowiedzieli tak, że mogę uczestniczyć w Grondzie, no i przyjechałem, podpisałem kontrakt, no i tak się znalazłem w Grondzie. Jak w ogóle się w Anglii sytuujesz, jak w ogóle tam treningi, wszystko, jak ci się żyje? Bardzo dobrze mi się żyje. Treningi mam ciężkie, mam dobrych trenerów, mam i bokserskich. I a gdzie konkretnie? W Bedford w Anglii. I dobrze, no trenuję. No, ostatnie te 2-3 miesiące były ciężkie, bardzo ciężkie przygotowania. Zbijałem tam dużo wagi. No i zostało to jak zostało, no 115 prawie, no. A nie było propozycji gdzieś na brytyjskim rynku, bo tych organizacji na walkę są. Są to jakieś tam KOTS, ale no mówię, no tam walczę w innej federacji bokserskiej, gdzie jestem czempionem tej federacji, nie będę mówił nazwy, bo to... Nie, ale w rękawicach, tak? W rękawicach, tak. Wagi ciężkie, jestem czempionem tej federacji, mam paz i ogólnie walczę tam też, nie? A tu Gromda, bo jednak gołe pięści to gołe pięści. Zdajesz sobie sprawę, że to jednak, kurczę, nie to samo co rękawica. Troszkę inne techniki, coś było dostosowywane z tego? Nie, ogólnie moje życie, pochodzę z blokowiska, dorastałem w blokowisku. A skąd ci w Polsce? Z Wielkopolski, z Konina i bicie na gołe ręce nie jest mi obce, powiem tak. Jeśli chodzi o powiedzmy tutaj Gromdę, widziałeś wcześniej te walki, podobają ci się ten klimat? Tak. No to mówię, to jest coś innego, coś nowego, w którym chcę się sprawdzić, chcę zobaczyć i mam nadzieję, że będzie dobrze wszystko. Jak nie będzie kontuzji, to będzie dobrze. To pozdrowienia dla wszystkich kibiców, którzy są w Anglii, oczywiście też w Polsce, w Wielkopolsce, w Koninie. Tak. No i co, jutro czekam na dobry występ, dobrą walkę, no bo Japa przyzwyczaił do dobrych walk i mam nadzieję, że też brzmi to tajemniczo, jak powiedziałeś o tym, że jesteś mistrzem jakiejś federacji, więc liczę na dobry pojedynek. Będzie na pewno dobry, będzie na pewno dobry, będzie się działo. Wszystkiego dobrego w takim razie. Powodzenia. Dziękuję.